Cześć i witam Was w nowej serii na naszych kanałach, czyli moim i Sylwka. Tak, moim? O, fajnie. Cześć. The Black Diamond jest naszą nową serią. Z TRLE. I będziemy grać tutaj w 1943 roku będzie się to odbywało. Będziemy grać babcią Lary. Nie wiem akurat, czy było imię gdzieś podane tej babci, bo może w opisie było, nie sprawdziłem. No, więc bardzo fajnie się to zapowiada. Ja tutaj w sumie widziałem, jak odpalałem tą grę w tym menu głównym, to myślałem, że to jest zamek, ale w sumie to białe to nie jest wieża, to jest rakieta. No tak, to widać od razu. Jakoś tak, nie tak? Zwróciłem na to co kompletnie uwagi. No w tle tak, jest zamek, ale tutaj im bliżej, tak, no to jest rakieta, widać. No. I to Black Diamond. Albo... Chyba najważniej będzie trzeba znaleźć ten Black Diamond. Ale to jest pierwsza część, jest też i druga. Więc tak, no, no game. New game. I should better not get too close to that guard. Tak, nie możesz się zbliżać za blisko tych strażników. A tu jest ich więcej. Tu jest jeszcze jeden. Czyli mamy taką tematykę drugowojenną. Tak. A ja lubię takie właśnie te tematyki. O, tutaj zamrożone. Ja już od razu zapiszę sobie. O właśnie, dobra myśl. Bardzo dobra myśl. Mamy po lewej stronie grotę. Co mamy? Taką grotę, taki otwór. Po lewej? W ziemię. Tak na wprost jakby się szło. Aha, na wprost. Ale jest też człowiek, ale nie mamy broni. Aha, no tutaj tak. Dobra. Okej. No wiem, że to... Oj, tu pułapka jest, o Jezu. No bierz to, babo! Ale nie, ten wystraszyło to. Są te... jak one się nazywają? Co? Lodowe takie zwisające mogą spać na ciebie. Aha, sople. Sople, o, właśnie. Duże. To uważaj, jak tą drugą. Tam jedna znajdźka jest tak... Coś koło jakieś? Nie wiem, co to jest. To coś jeszcze jest? Nie, fuse. To, właśnie... A, to jest fuse. A drugie właśnie... to ten... te flary. A fuse, faktycznie fuse. No, fuse i flary. To nie wygląda aha. Jak fuse. Dobra, właśnie teraz zauważyłem te sople. Okej. No. Dobra, tu mamy te namioty. Dobra, i co z tym fuse mamy ja zrobić? Widzę też taką wieżyczkę. Nie wiem, czy tam coś jest w środku. No bo po środku mamy jakiś budynek. Może tam się jakoś mamy dostać. Musimy... A ci strażnicy to jacyś, nie wiem, tępi są, bo ona sobie tak hasa i w ogóle nie reagują na nią. Wodę trzeba stopić, z tego co mówiła. A chyba tutaj masz, wiesz co, chyba można w ten budynek wejść, it zaraz sprawdzę. Like tak, można, na dach. In that bottle można coś dać. No na dach, w sumie jest tutaj jak takie... No i na komin. Dobra, na kominie coś jest. Apteczka i coś jeszcze. Co to jest? Aha, kijek, a! To może to będzie to... ta, no, pochodnia. Pochodnia, dobra. Na tej wieżyce no... jest człowiek, ale zamiast patrzeć się na plac, to jest odwrócony. Chyba na potrzeby gry musieli tak zrobić. Nie wiem, oni chyba są otępiali i mają problemy. Ale teraz co, podpalimy to tutaj? Bez... Dobra, tak, ja normalnie podpaliłem, ja może pójdę do tego jeziorka. I wrzucę. Bliżej. No wow, lud się podpalił, słuchaj. Po prostu się podpalił? Płonie lud. No po prostu lud się podpalił. No. Może nasączony spirytusem, wiesz. A to wiesz, to w sumie nie wiadomo, gdzie to się odbywa, gdzie to w Rosji jest? To może i spirytusem. Wiesz co, nie podpaliło może... się. Nie wiem, o co chodzi. Co, nie podpaliło się tobie? Nie. To może na środek trzeba rzucić. Dobra, ja tak skoczyłem... na brzeg się. Aha, ja skoczyłem do wody. A, jest, dobra. Ej. Wyskakuj z tej wody. Wiesz, się podpalisz. Wyskakuj wody, bo się podpalisz. To tak. Jakoś nie pasuje.
Nie skakuj z wody, bo się podpalisz. To jest. Patrzysz, to można powiedzieć. O, dobra, poszło. Aha, tutaj można wypłynąć. Na główkę sobie skoczymy. Co my tu mamy? Dwa przejścia, ale to chyba na jedno wyjdzie, tak? Tak, na jedno. Dobra, wyjdzie. Tu są jakieś jeepy. A, tu przejście jest podziemne też. Dalej można gdzieś wpłynąć. To wpłyń tam, to zobacz. Ty wyszedłeś, tak? Z wody? Tak, a ja wyszedłem i ja patrzę, co tu jest. A no, jeepy są, tak. A, to niżej jakoś. Nisko bardzo trzeba. Prócz ona żadnej broni nie ma. No. Ona jest chyba tutaj infiltrować tylko jakoś po cichu. Wiesz co, ale naprawdę ci strażnicy to jesteś tempi są. Kurczę, ona tu wchodzi, on albo udaje, że nie widzi ją, albo... A tu szyba jest chyba, czy coś? Nie, nie da się tu wpłynąć jeszcze. Dobra. Tak to jakby nie, szyba to... jest, trzeba albo zestrzelić, albo nie wiem w sumie czym. Aha. Tam... No tak, nie wiesz, to chodź tutaj do mnie. Raczej szyba. Bo tu chyba petarda jest, dobrze widzę? A może trzeba strzelić z petardy? Nie wiem. Muzyka jakaś taka dziwna. Tak, ona petardę bierze. I one są? Na dachu, tak? Tam. Nie, w środku, ale wiesz co, to... A coś pomarańczowego tam jest, to nie wiem co to... Trochę takie śmieszne jest. Wiesz, bo fajny pomysł. A do budynku wszedłeś, tak? Tak, inicjatywa, że ona tutaj taki tajniak, ale ten tajniak to wiesz, ona tutaj chodzi koło niego, on w ogóle na nią nie reaguje. A. No ja lubiłem skradanki, bo w sumie ten Velvet Assassin to jest jedna z tych gier, które uwielbiam. Tak, to mogło być taką fajną skradanką. Porównać do takiej no, Lary z czasów II wojny. No jest ta petarda. I to jeszcze na beczce, no, po jakimś... No, to takie dziwne, jest dziwne, gdy ja czegoś takiego jakoś nie mogę zdzierżyć. Zapiszę, żeby nie było w razie. No dobra, i co ja z tą petardą mam zrobić? Czy może do ognia położyć? Aha, gdzie? No ma taki kijek. Nie wiem, tam na górze coś widziałem, takie pomarańczowe coś. No nie, tam nie da się chyba wyjść. Czy da się? Jakoś. Dobra. Może z jeepa da się jakoś z dachu? Nie. Aha, faktycznie nie da się tam wpłynąć. Da się podpalić tą petardę pod tym? No to byłoby dziwne, gdyby wiesz, podpalić petardę w wodzie. No wiesz, zimny ogień, nie? Czy to nie wiem, nie, to nie, może nie. I nie zimny. No samo, że do ogniska trzeba... Dobra, ja podpłynę do ogniska. No bo tam butelka była, nie wiem, tą butelkę trzeba coś zrobić, bo mówiła coś. Może ta butelka będzie, wiesz, włoży do niego i... Czy coś. Jeszcze wiedzie na to, że podpalisz ten... Niekonwencjonalne to są metody. Tą petardę musisz włożyć w butelkę, w niej podpalić to, a żeby woda nie wleciała, to nie wiem, no coś takiego. I pewnie nikt jeszcze nie zwróci na to uwagi. O. Dobra, idę do tego ogniska, może rzeczywiście to trzeba zrobić. Ja pierwszy tą butelkę zobaczysz, to coś z tym. Też przyznaję, że ja za bardzo nie lubię takich zimowych. No, Rise się tak. Trochę też. Kazachstan też nie lubiłem w Legend. Kurde, podpaliłem się. Jeszcze nie zapisałem, naprawdę? Podpaliłeś się? Nie zapisałem. Powiedz, że się nie zapisałem, no. Powiedz, że nie zapisałem. Nie zapisałem. Czekaj, to jakoś use muszę? Czy coś? Explosive use? Albo combine? A, czekaj, petardę? Combine ma. Można. A, combine! Z tym, z fuse'em. A, bo to z kabelkiem jakoś, czy coś. No. Mówi no. No dobra, ale... Use nie. Use nie mogę, ale combine już był. O, właśnie, też się podpaliłem teraz. Podszedłem trochę bliżej. Dobra, no to powiedz, czy tam do tego ogniska trzeba. No podejrzewam, że tak. Nie. Bo co to jest fuse? Fuse to jest przełącznik, co nie? No tak, ale to wychodzi na to, że to jest chyba kabelek, przedłużenie tego, ląd w sumie. Ale no. Co, w butelkę tą wsadzić? Czy nie? Nie mogę nawet kątem. A, da, czekaj, da się, tak, z tą butelką. Do ogniska? Do tej butelki włożyć trzeba.
Ale gdzie tam butelka w namiocie? Co, czekaj, co zrobił? What? Ale gdzie ty masz butelkę, powiedz mi? O, zabiłem butelkę. Nie! O kurde. Blok lodu mnie zabił. Stałem w miejscu, nic się nie działo. Butelka jest w tym takim koszu, gdzie normalnie ognisko no, się widzę, robi. Widzę, no, widzę, tylko... I to możesz włożyć tam. Tylko, że to takie śmieszne jest. No i... Okej. I co? No i teraz musisz uciekać. A nie, stój. Tylko, że nie wiem, czy zapisałeś teraz. Nie zapisałem i nie żyję. No to wiesz, mówisz uciekać, nagle stój, to... Nie, no żeby zobaczyć, jak cię zabija to. Bo te bloki ale mnie wiesz, zabiły... Ale było wracając. Ciemno. No, na chwilę było. Ciemno było, a później możesz ruszyć, nie? A te bloki ciągle się ruszają. Jakby... Dobra, to tych trzech strażników to wybijało chyba. Chodzi na to, bo tylko, że... Nic. A nie, jeden dalej jest. No what the? Dlaczego ja ginę? Przez te bloki może. Które no, się tam przytaczają. Ale nie wiem co mam z nimi zrobić w takim razie. Ominąć. Czy nie no możesz? No ja to staram się robić. Dobra, jeszcze raz zapiszę. O, tam zejście jest jakieś takie żądne. Wow, to w sumie wow, już nic nie będzie w sumie wtedy. Ale szaleństwo. Bo tutaj to wygląda już na takie miejsce, gdzie już nie ma powrotu. Dobra, udało się jakoś. Ja tam znalazłem jeszcze tą dużą apteczkę i flary. Gdzie? Tam, jak już wejdziesz w ten tunel. No ale tam gościu chodzi. Tak, gościu w ogóle ten, siema. Aha. Elo i nic. No, cześć! Wiesz, gdyby tutaj właśnie w Velvet Assassin były cienie, musiałeś się skradać, musiałeś kucnąć czy no, coś. No, to taka nieudolna podróba, naprawdę, tak, tylko Velvet Assassin, czegokolwiek. Niestety, to jest duży minus, bo fajnie by to się zapowiadało, to takie głupie jest. No, silnik chyba na to nie pozwala, żeby... Ale, no nie chcę narzekać, ale ja bym po prostu czegoś takiego nie robił, bo to... O, blok można wysunąć tutaj. Śmieszne jest po prostu. No. Ale to jakieś rozmaicenie w tym wszystkim, co... Tak, no przechodzisz koło niewidomych strażników, no. No to nie doinwestował, jeśli chodzi o strażników. Tak, każdy ma problem ze wzrokiem, Boże. No. Mogę się wspomnieć. Ale wychodzi na to, że ten, można wejść z powrotem na górę, bo ten... A, tutaj klocek chyba do przesunięcia tak, jest, no. Beware traffic. Pchałeś czy ciągnąłeś? Pociągnąłem. I później zszedłem tutaj. Ale to... Pierwszy zobacz co jest w środku. Bo... Tu nic nie ma. Nic nie ma. To... A, na górę! Aha, do góry, dokładnie. Takie buty. Na tam na dole coś było? Tak, filmik ci się odpali, pokażę trochę te całe otoczenie, ale... Ale nic więcej. Tak? Chyba nic tam nie ma takiego. Chociaż dobra. Możesz sprawdzić, czy coś leży może. Wow, no ale no bez jaj, przecież ja nie mam nic. Co to jest? Co to? Przecież nie mogę strzelać przecież nawet. A da się otworzyć te drzwi? Nie. Dobra, coś zabrałem, ale nie wiem co to jest. Ja też, jakiś kryształ czy coś. Secret crystal, okej. Okay. Dobra, spadamy stąd. No to nie da się. Co, ja muszę kucnąć, żeby zejść? Tak, no. O nie. Nie no. Już jęczą. Dobra. Czekaj, jak to zejść teraz? Teraz gdzie wsadzić? No zejdź. No, w końcu. No to jednak trzeba chyba tam zejść, nie? Do tej no, kraty. Zszedłem. Może coś z kratą.
Co to mamy? Człowieka tutaj mamy. Aha. To jest naprawdę śmieszne. No. Przechodzi, kurczę, obok. Nie, na górze nic. No nie ma, nie ma. A przed obrazem coś? Nie, też nie. Obraz też nic. Może ten słoik można wziąć? Bierz coś, Lara, no. A, o ty! Zobacz, jak zrobili. Z szafy coś wyciąga. A, jednak? Dobra, no. To ja wracam. Klucz jest. Klucz? Tak. Le klucz. Podejdź tam, gdzie jest beware of traffic. No pewnie mina, co? Nie no, traffic. Czyli uwaga na te. Aha, na drogę. Na te, no. Więc co, przyjedziemy coś? Dobra, wow. Już fajnie to zrobione. Niu. Nie wiem, gdzie on się tak rozpędził. Bo tu nie ma zbyt dużo miejsca, ale no. Dobra, szukam teraz drzwi. No to te na początku. A gdzieś tam, to... aha, no faktycznie, no. Coś tam pamiętam. Do house. Dobra. O, jak się otworzyło, jak jakaś kamienna brama. Tu nikogo nie ma. Na początku. Tutaj duży kominek, ale widzę chyba wajcha jest na tym, na suficie. Jest, jest. W sumie nad kominkiem, co nie? Tak. No to nie wiem. Ale, to, ale podpala, niestety on no właśnie, to trzeba coś z tym jeszcze zrobić. Trzeba zgasić. Tylko, że ona nic nie mówi. Nie podpowiada. A czekaj, a tu jest wiaderko. Jest wiaderko. No, no wiaderko właśnie. Trzeba wziąć. Ale bez wody jest, tak? Wodziankę trzeba. No to wodziankę weźmiemy stamtąd, gdzie wpływaliśmy. A my wyjdziemy z powrotem, bo... Wow, ale się teleportowała, tak. Tylko strasznie dziwne to było. Aha. Czyli jest to zrobione tak, żeby się dało. A no, w podłodze. A nie, ty dalej z tej samej strony jestem. Źle mi się teleportowało. Tak? Nie wiem. No, jakoś... Przeniosło mnie. Takie magic. Dalej jestem z tej samej strony.
Dobra, tylko jakie mam wziąć stąd wodę? Nie wiem, o co chodzi. Nie chcę mnie... Tędy? Trochę kurczę, dalej. A spróbuję. Jak trzeba iść. Dobra, to ja mam tutaj ten, teraz to wiadro. A, tutaj będzie to wiadro, dobra. No to jeszcze raz. Teraz głos nagrywam. Jest wszystko. Zaraz, patrzyłem pierwszy raz. Nie było, przestawiłem, wyłączył mi się, znaczy zbaguje się gra, jak tylko wyłączysz grę. Znaczy wyjdziesz z niej do pulpitu. A no, jak tak z powrotem, to już tego nie sprawdziłem. No i kurczę. No. Na speedrunie można będzie chyba to pokazać. O. Dobra, to już wiem, gdzie jestem. Okej. Okay. To zaraz mi pokażesz, gdzie to jest. No bo było takie jedno małe tutaj. No bo się nie rozglądaliśmy w sumie tak, aż tak, tak bardzo, tak, nie? Tak, no. Wtedy. Aż się odblokowało. No, aha, nie ma broni, ja zapomniałem o tym, że broni nie ma. No nie ma, nie ma. Ale mimo wszystko fajnie tutaj zima jest zrobiona. Podoba mi się. Czuć faktycznie taki mróz. Mhm. Jak się patrzy na słońce, to ono gdzieś tam za mgłą, ale takie mgła... iście zimowa. Widać, że no, mróz jest. Tak nie wiem, z minus 20 stopni. Hmm. No są ciekawe, gdzie ona jest na tyle, że takie... ten... Bo nie wiem, czy to było w opisie gdzieś podane. Jaka jest lokacja. I muzyka bardzo fajna tutaj też, to mi się podoba. W tle, tak? To... Mhm. Też dla mnie naprawdę kojarzy się z taką zimą. Słyszeć taki lekki wiaterek ten. Taki no i taki zimowy. Ambient też, no, to się włącza od czasu do czasu. Dobra, to jest. Potrafię uspokoić. Wow, facet tu jest. Bo jak wiesz, ja nie lubię za bardzo, nie przepadam za zimowymi grami. Mhm. No, ale od czasu do czasu można sobie takie coś włączyć. No tak. I to pasuje. No w sumie tak jak ten i... Tomb Raider Legend w Kazachstanie nie bardzo lubiłem. Rise of the Tomb Raider też jakoś nie przypadałem, no, za tym bardzo nie, się ja tak, niestety tak samo. Ale wiesz, to może dlatego, że to jest, wiesz, długa gra i tam cały czas przecież masz tą zimę. No, możliwe, że to właśnie przetłacza cię ta zima. Dobra, ja to zapiszę w tym momencie. O, dobra. I gdzie ty mówiłeś? Ten, po moście przyszedłeś? No wiesz co, wskocz do wody, tam gdzie masz most. Do wody? No i tam już miał sekret. Ale można do tej wody wskoczyć? Czy tak, to jakoś... tak, bez problemu. Uważaj na piranie. I tam po drugiej stronie będziesz mieć... Ale okej. Okay. Czyli one już przypływają do ciebie. Ale nie pójdź tam, gdzie one są, tylko w drugą stronę. Czyli od razu zawrócić się tam. Tak, tak. No, bo one... Ja nawet nie wziąłem tych flar, bo tam widzisz flary. No właśnie, flary były, no i dlatego myślałem, że to może to. No, ja ich nie wziąłem. Bo to jest tutaj ten, taki... taki blok, na który można stanąć. To może to daje ci więcej czasu, żeby to zabrać. A to drugi kryształ jest po prostu. A to jest jakieś przejście dalej? No ale wracamy. Ale wracamy i piranie się wracają. Miejsca, w którym byliśmy wcześniej. A i piranie się też wracają. Nie chcą cię złapać wtedy. Czekaj. Wypłynę czy nie wypłynę teraz, kurczę. A, to te miejsce jest. No, bo to patrzyliśmy wtedy, czy my tutaj gdzieś dojdziemy, czy nie. Tak, tak, no, my tam byliśmy bez problemu. No dobra, ale to... No ale
w sumie wypłynę teraz, jak to, tak pójdę? Z powrotem? No tak. No i plockiem na górę. Nie, no tak, ale chodzi mi o to, czy wtedy było jakoś zamknięte, w którymś coś było. Że nie dało się. Nie, no teraz wszystko magicznie się uda. Magicznie. A, są piranie, to czekają na mnie. Zobacz. Nie no. Aj, Lara. Ty to jesteś, kurczę. Tempa. Oj, ona by jakby mogła powiedzieć, też by coś powiedziała. No. A niech sam mówi. Ja wiem swoje. Kurde, i teraz ja sam tempę, bo nie zapisałem. No widzisz. Morde. I to jest kolejny sekret. O! Jakoś dziwnie to się zbugowało. Dobra, lecę dalej. Jakoś to co to tutaj takie było to. Tu na górę? Tak. Okej, co my tu mamy? A tu gościa mamy. A on coś zrobił? No po prostu go unikasz, przechodzisz dalej. Czekaj, tu jakieś groty doszły, no? No i tutaj będziesz miał takie dwa klocki. Trzeba je przyciągnąć. Jeden do ściany. Tam gdzie zobaczysz taką ścianę piramidą idealną. A jest właśnie, no to filmik. Ło, wow, muzyczka jaka. No to jeden klocek tam. A drugi po prostu przyciągnąć raz i będziesz przy sekrecie. A wziąłeś ten sekret pod mostem? Mhm. Okej. Okay. Mam. A da się jakoś sprawdzić te sekrety, ile mamy? No na P. Wciskasz P, statystyki, on 2 na 3. No i teraz będę miał trzeci. No 2 na 3, no tak, no to jest git. O jest. Nie ma tu jak zapisać, bo mamy cię śmierć. To brzmi jakby telefon albo budzik. A nie, to jest muzyka. Facet nic nie widzi, że tu kloce się przesuwa. Dobra. To mam przejście. Tak, tak. A, i to jest ten sekret trzeci. Dobra. Tak, jesteś nim? Super. Tylko uważaj na te stalagmity, stalaktyty. Sople. Czy jak one? Jak zwał? Na sople. Sam jesteś sopel. No ale widzisz, babcia Lary ma te kabury, ale nie ma pistoletów. Czy naprawdę ona nie może? Tak. No. No, coś jest nie tak. Coś im tam nie wyszło. Może taka moda była wtedy? Mhm. No już mordę, nie mogę tam doskoczyć. Czy tyle wystarczy? Czyli to ja muszę jakoś przesunąć na bok. I wtedy. I te klaksony. Słyszysz te klaksony? Jeszcze nie. To może zaraz będzie. Teraz do przodu może? Nie. O, jeden klocek jest jakby z dala od tej ściany, tak? Od tej piramidy, ten klocek. Tak. No i doskoczysz. A tam z boku, co tam... Tam jest jakieś przejście, to tam nic nie ma? Zanim na piramidę się wejdzie. Nie wiem. Ale na lewo czy na prawo? Bo tam na prawo to tam cmentarz jest. Ja no, pamiętam, że tam przyjdzie... jest, no. Siedzieliśmy długo i tam w sumie nic sensownego nie było. W sumie tutaj tylko był chyba znajdźka, było ten albo... A, właśnie te flary po prostu były. A, matko, teraz przez ten most soplowy.
No właśnie, to przejść. Znowu. Widzisz, jak ja się poświęcam. No. To wszystko dla mnie. Dziękuję. No, bo tutaj widzowie nie wiedzą, o co chodzi, ale nie nagrało się Danielowi. I się nagrało, no. Ale tak powiedzmy, tak się nie nagrało. No właśnie, i tak ja przechodzę kawał jeszcze raz. Ja tego nie nagrywam. Więc u mnie jest nieco inaczej. Mhm. Może ja tam bardziej lamię u siebie na nagraniu. Tak, bo wtedy tutaj w sumie wiemy, co i no. Czyli w sumie lepszą wersję byś miał tutaj. Tak, tak, ale nie chcę mi się po raz kolejny zrzucać, no nagrywać. Czekaj, bo tutaj, czyli jak to było? Muszę jakoś się z rozpędu wskoczyć tam, gdzie jest ta... Tak, tak, tak. Z rozpędu z taką wikingowską stópką, czyli wiesz, ona już jest w powietrzu i wtedy wciskasz alt. Ale ona na ten trójkąt stanie? Tak, tak. Aha, czyli łapki muszę sobie... A teraz zaczęło mi trąbić. Co to jest? Gdybyś nie powiedział wtedy o trąbieniu, to ja bym myślał, że na zewnątrz. Czy ktoś trąbi? No, no. Okej. Okay. O! Zapomniałem o tych klocach, które spadają. Tak, i które cię zabiją, ale strażnika już nie. No tak. A to tylko jeden dół? O. A ja uciekam tutaj trochę. Zeszło mi z życia, a to nic. Ej. No nie wskoczyła. No i się zbagowało jeszcze. Ajajaj, karamba. Sejbuś. Lecimy. Dobra. Ja już jestem po tych sopach. Już po moście, no. A ja tu się męczę. I wiesz co, wydaje mi się, że od tego momentu zaczniemy, bo tutaj w sumie powinniśmy stanąć. Ja poszedłem tam później dalej, się strasznie męczyłem, nie wiedziałem, o co chodzi. Koniec końców zerknąłem na YouTube'a i no i wiem, że tutaj, czekaj, tutaj jest przejście. Tutaj się wchodzi? Nie. To co jest ten kamienny taki ścianka, to na... Ty się musisz kierować na te sople. Mhm, na sople. I should be able to get across that ice bridge. I should get across this ice bridge. I to sobie skończymy. Dobra, to ja tutaj próbuję. First attempt. Od razu zaczyna się chwiać. Bardzo fajnie. Zapisuję. W tym momencie. No wiesz. Ara. Nie rób z siebie głupka. Mhm. Potrafisz to. Potrafisz. Wierzę w ciebie. W sumie ja tu mówię, że Lara jest tempa, to nie jest Lara przecież. Przecież my tu Laru nie gramy. Dobra, już zaraz te sople kończę. Już jestem prawie na końcu. Ale wiadomo, jak to jest, jak się jest prawie na końcu. I dalej jeszcze, już nie poszedłeś, czy... Nie, ja skończyłem, jak szedłem z tych sopli. No nie, no co za... Ojejej. No i jak mówiłem, na końcu się dzieje. Rzeczy. Pani babcia Lary Croft też. To chyba po babci ma Lara. Niektóre chimery. No gdzie są w ogóle
tak mi się wydaje, że my nie dziedziczymy, więcej dziedziczymy chyba po dziadkach niż po rodzicach. Tak może być. A ja słyszałem, że niektóre cechy się ma też od rodziców chrzestnych. Nie wiem, na ile prawdy w tym jest. No, może. Chyba, że się po prostu na siłę próbuje ten... Tak, jakoś tworzyć teorię. No, teorię, tak. Dobra, ja już przeszedłem tą ściankę, więc... No dobra, to może być. Tutaj tak, kończymy. Więc bardzo dziękuję wam za uwagę, no i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć. Hej.